Tutaj widać już miasto w zasięgu wzroku. To jest wichrowy tron. A ja tutaj mam teraz zboczyć. Dobrze, jestem w tej wsi, gdzie powinienem być. Tu jest gospoda. Nie! Nie chcesz tam iść! Smok atakuje! Już atakuje? Nie wiem. Jeszcze nie. Przeleciał nad miastem i wylądował na starym smoczym kurhanie. Nie wiem, co tam robi, ale nie mam zamiaru czekać, żeby się przekonać. Żwawo, pośpiesz się. Może już jest za późno. Dobra. Chodź, musimy zobaczyć, co się tam dzieje. Na oczy Lurkana. Spójrz na tego wielkiego skurczybyka. Nie wychylaj się. Nie, tutaj jest. Jak to nie wychylać? Przecież on zaatakuje zaraz. Wspaniale. Rzeczywiście jakiś tutaj jest. Emanacja magii. Bijemy? Tylko krąży. Nie wiem, czy nie zauważył nas, czy co? I co? Pozostanę w ukryciu. Po to tu jesteśmy. Musimy zobaczyć, co się stanie. No dobra. Spokojnie. Mam pojęcie, co się dzieje. Czekamy i obserwujemy. Jest gorzej niż... Wow. Ja? Zaluknij, Pridar, Jo. Okej. Nie wygrasz tego. Dobra, niech zejdzie chociaż na ziemię. Może... Gin. Miksturki. Gin. Porządna? Koniec. Dobra, czekaj. Coś się dzieje. Na bogów. Kolejna dusza. Oh. Przyjemne. Ja... To prawda, czyż nie?
Naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Tak, i teraz użyję tej duszy oraz poprzedniej duszy do aktywacji krzyku. Nieugięta eteryczność. Przydaje się, gdy trzeba uciec. A pokój Kain uspokaja dzikie bestie. Tak. I eteryczność. Wspaniale. Winna ci jestem parę wyjaśnień, nieprawdaż? Prawdaż. Wal śmiało. Pytaj o co chcesz. Niczego nie będę ukrywać. Kim jesteś i czego ode mnie chcesz? Jestem jedną z ostatnich członkiń Ostrzy. Bardzo dawno temu Ostrza były zabójcami smoków. Służyliśmy smoczemu dziecięciu, najwspanialszemu spośród nas. Przez ostatnie 200 lat, od czasu ostatniego cesarza smoczego dziecięcia, Ostrza poszukują dla siebie celu. Teraz, gdy smoki powracają, nasz cel znów jest jasny. Musimy je powstrzymać. Rozumiem. Co wiesz o ich powrocie? Zupełnie nic. Widok tego wielkiego czarnego smoka zaskoczył mnie tak samo jak ciebie. Ten smok, który uciekł, pojawił się już wcześniej. Naprawdę? Gdzie? To ten, który zaatakował Helgen, gdy Ulfric uciekł cesarskim. Ciekawe. Ten sam smok? A niech to, poruszamy się po omacku. Musimy odkryć, kto za tym wszystkim stoi. Ostrza? Kim oni są? No właśnie. Dziś już nikt nie pamięta o naszym istnieniu. Byliśmy kiedyś znani w całym Tamriel jako obrońcy cesarskiej dynastii Septimów. Ale czasy te dawno minęły. Przez ostatnie 200 lat poszukiwaliśmy kolejnego smoczego dziecięcia, które moglibyśmy chronić i służyć mu radą, tak jak przysięgliśmy. Lecz nigdy nie udało nam się żadnego znaleźć. Aż do teraz. Moje gratulacje. Jaki jest nasz następny ruch? W pierwszej kolejności musimy się dowiedzieć, kto odpowiada za powrót smoków. Naszym najlepszym tropem jest Talmor. Nawet jeśli nie jest w to zamieszany, dzięki niemu dowiemy się, kto pociąga za sznurki. Przypomnij mi, kim są Talmorczycy? Frakcja rządząca Aldmerskim Dominium. Ta sama, która 30 lat temu w czasie Wielkiej Wojny niemal doprowadziła do zniszczenia cesarstwa. Nie ma większego wroga ludzkości w Tamriel. Cesarstwo z trudem przetrwało ostatnią wojnę. Talmor nie ma zamiaru przegrać kolejnej. Dlaczego uważasz, że Talmorczycy sprowadzają smoki z powrotem? To nic pewnego, na razie. Ale przeczucie mówi mi, że nie może to być nikt inny. Cesarstwo pojmało Ulfrica. Wojna w zasadzie miała się ku końcowi i nagle zaatakowały smoki. Ulfric uciekł, a wojna rozgorzała na nowo. A teraz smoki atakują wszystko, co popadnie. Skyrim słabnie, cesarstwo również. Komu jeszcze poza Talmorem jest to na rękę? Dlaczego Talmorczycy się ścigają? Przed Wielką Wojną Ostrza poparły cesarstwo przeciwko Talmorowi. Nasz wielki mistrz widział w nim największe zagrożenie dla Tamriel. Wtedy było to prawdą. Może wciąż nią jest. Więc walczyliśmy z nimi potajemnie, w całym Tamriel. Wydawało nam się, że jesteśmy dla nich aż nadto godnym przeciwnikiem. Myliliśmy się. Musimy dowiedzieć się, co Talmor wie o smokach. Jakieś pomysły? Gdyby udało nam się dostać do ambasady Talmoru, to centrum ich działań w Skyrim. Problem w tym, że to miejsce strzeżone jest lepiej niż sakiewka skąpca. Mogłabym nauczyć się od nich kilku rzeczy na temat paranoi. Więc jak się dostaniemy do ambasady Talmoru? Jeszcze nie wiem. Mam kilka pomysłów, ale potrzebuję trochę czasu, żeby wszystko sobie poukładać. Spotkajmy się w Rzecznej Puszczy. Jeśli nie wrócę, zanim tam dotrzesz, poczekaj na mnie. Nie powinno to potrwać zbyt długo. Miej oko na niebo. Będzie tylko gorzej.
Dobrze. Wspaniale. To ja użyję tego czasu, żeby zakończyć próbę na wysokim Hrodgarze. Dobrze. Hej! Aha! Udało ci się odzyskać róg Jurgena Wiatrowładnego. Udało. Dobra robota. Udało ci się przejść wszystkie próby. Chodź ze mną. Czas formalnie ogłosić się smoczym dziecięciem. Czas nauczyć się ostatniego słowa nieugiętej siły. Dach! Co znaczy pchać. Dzięki trzem połączonym słowom krzyk będzie znacznie silniejszy. Korzystaj z niego mądrze. Mistrz Wulfa, naucz cię teraz da. Twój trening dobiegł końca. Smocze dziecię, chcemy z tobą porozmawiać. Stań między nami i przygotuj się. Mało kto jest w stanie wytrzymać nieokiełznany głos siwobrodych. Ty jednak możesz. Ingra crosis sarant strundul, wotnik balan klof brand nau. Natum uofaninu, doain nasulei dotan, nasulei dotor, ar nasulei dotagora sebut. Meisru izmir, doach sebrom, daman, dar, rok. Dovakinie. Udało ci się zasmakować głosu siwobrody. Nie było to przyjemne. Wyjść ze spotkania bez szwanku. Wysoki Hrodgar stoi przed tobą otworem. Co, koniec? Koniec prób? Trzeba przetestować nowy krzyk. Przepraszam cię, Lydio. Teraz w całej krasie. No cóż, działa. Co teraz zrobimy? Zaraz zajrzę do dziennika. Moment, czy ja mam nadal z czarny głaz w ten szpon? Mam. Może czas go zwrócić prawowitemu właścicielowi. Lucanowi. Rzecznej puszczy powinien być Lucan.
Momencik. Skupiec. Czy to ten? Cóż, ktoś musi coś zrobić. Powiedziałem nie. Żadnych przygód, teatralnych gestów i ganiania za złodziejami. No to co proponujesz, ha? Posłuchajmy. Koniec tematu. O, nowy klient. Przepraszam za to. Nie mam sprawy? Czy nie chodzi przypadkiem o złoty róg? Nie wiem, co ci mówili, ale kupiec Rzecznej Puszczy jest wciąż otwarty. Śmiało. No co się stało? Tak, zdarzyło się małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę w kształcie smoczego szponu. Ha, czy masz na myśli ten oto złoty szpon? Udało ci się to znaleźć? Jest! Dziwne! Zdaje się być mniejsze. Dziwne, co? Odłożę na miejsce. Nigdy tego nie zapomnę. Wiele ci z siostrą zawdzięczamy. To może lepsze ceny? Będziesz mi sugerował, co? Dziękuję za zajęcie się problemem złodziei. Kupiec Rzecznej Puszczy znów działa jak kiedyś. Wspaniale. Jesteśmy jedynymi osobami, którym nie brak tu oleju w głowie. Skromnie. Sprzedasz może zaklęcia? Chyba mam gdzieś tu kilka starych ksiąg. Jeśli chcesz więcej, musisz iść do Akademii w Zimowej Twierdzy. No właśnie, Akademia. W Zimowej Twierdzy. Jeśli ty nie będziesz miał księgi... Nie masz księgi z zaklinania? A raczej łapania duszy. Muszę zdobyć ten czar, koniecznie. Predębowe ciało furia. Jasnowidzenie. Mniejsza ochrona. To mi się przyda. Nie dość, że zwiększa współczynnik zbroi, to jeszcze regeneruje, a raczej osłania przed pewnymi drobnymi obrażeniami. Księga czarów odmrożenie. Nie, ja się specjalizuję w ogniu. To jasnowidzenie też się przyda. Zaraz. Rozejrzyj się. Rozejrzę się jeszcze. Jakąś broń. Nie, żelazne strzały to ja mam. O! Diadem alchemii. Nic ciekawego? Pożywienie. Z różnych masz kamienie duszy. O, jeden klejnot z pochwyconą drobną duszą. Tu mniejsze, pospolite. O, i wielki klejnot z wielką duszą. Ale drogi, bardzo drogi. Masz też rudę. Może to się przydać. Za to ja tobie posprzedaję trochę rzeczy. Kostur odmrożenia. Tak, trzymaj sobie. Chowańca. Może się przyda, może nie. A tak, trzymaj. Topór wojenny. Księżycowy. Też sobie bierz. Odbiera kondycję, młot letargu. Zwykła czarna szata maga.
O, te wszystkie diademy dostaniesz. Kradzież kieszonkowa, to mi się nie nada. Skradanie w sumie. Może zostawię sobie. Co zostanie? I tak, czy koszt o 15% mniejszy jest dla mnie lepszy niż zwiększenie magii o 30 punktów? Chyba koszt jest lepszy, ponieważ jak będę używał miksturek, to wtedy będzie bardziej wydajniejsze. Trzymaj kaptur nowicjusza w takim razie. Jakieś srebrne naszyjniki. No w sumie... Może... Aha, nie ma już złota. No cóż... Na to nic ci nie pomogę. No to idziemy. Bywaj. Kupiec z Rzecznej Puszczy ma wszystko, czego możesz zapragnąć. Wspaniale. To od razu zasięgnę do tych ksiąg. Jasnowidzenie i mniejsza ochrona. Mniejsza ochrona, tak? Jasnowidzenie. A ciekawe. Teraz spróbuję użyć jasnowidzenia. Coś źle działa, mi się zdaje. A być może do mojego celu. A jaki jest mój cel? A tam. Bez sensu. Moim celem na razie jest przespanie się do rana. Wiesz? Smok znowu zaatakował. Tym razem w Gaikin. Żartujesz? Tu jest trochę sprzętu. Kowala. Myślę, że się nie obrazi, jak trochę przerabiam wszystkie rzeczy. I już by się obraził, jakbym wziął sztabkę stali na przykład. Osłaniam cię. Świetnie, Lydio. Wezmę od ciebie parę rzeczy. Będę dźwigać twoje ciężary. Niektórych zaraz nie będziesz musiała. Wezmę od ciebie skórki. O, te może rękawice ja sobie założę. Ruszajmy więc. Ja sobie pogarbuję, nie będę ruszał. Świetnie. Teraz w kuźni. Co ja tutaj mogę zrobić ciekawego? Żeby było drugiego i z małej ilości surowców. Sztylecik.
Niestety jest. O, biżuteria. Sztabek złota i srebra mi brakuje. Niestety ta biżuteria nie jest jakaś logiczna. Sztabka srebra. Parę sztabek srebra by się przydało. I założę też na siebie te rękawice. No. Może te karwasze lepszego kowalstwa by się tu przydały? Tak, rękawice strzelectwa. Skórzane rzeczy. Te hełmy. Hełm się chyba bardziej opłaca niż zbroja jednak. Tak. Pasków skóry mi brakuje. Tak. I jeszcze kilka hełmów. Tak się zastanawiam nad rozwojem moim. Potrzebuję magii więcej. I jak moje zniszczenie? Trochę poczekam jeszcze, zanim coś będę mógł tutaj sensownego powiększyć. Fala uderzeniowa też niestety. Alchemia. Zwiększenie mocy. Otwieranie zamku. Bez sensu. A lekki pancerz. Współczynnik lekkiego pancerza. Ucznictwo. Chyba ucznictwo będę rozwijał. Kowalstwo? Kowalstwo stalowe. Magiczną broń oraz pancerze tam. Przy magicznym kowalu. Kowalstwo stalowe. Zaklinanie? Nowe zaklęcia. Silniejsze. Przywracanie. Poziom nowicjuszowski, poziom uczniowski, regeneracja. Nie mam na tyle przywracania, żeby się nauczyć. Zniszczenie. Tak. A retoryka? Ceny lepsze będą.
atrakcyjność. No to łucznictwo w takim razie. Silniejsze napinanie łuku. O, jeszcze kamień szlifierski jest. No da się coś ulepszyć? Niestety nie potrafię. Na warsztacie. Można by ulepszyć te karwasze. Albo skórzane hełmy. Tak. Jeden będzie ulepszony. Więcej skórek by się nadało. No cóż. Trzeba poczekać do rana.